Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Verbel, a to będzie taki bardzo króciutki filmik informacyjny. Otóż jutro o 2:00 w nocy startuje gra One Punch Man: World. Będzie to dosyć duża gra, tutaj gra osiągnęła przede wszystkim 10 milionów wstępnych rejestracji, więc wiele osób się grą interesuje. Ten film powstał w sumie po to, żeby was poinformować, że grę już można sobie pobrać wcześniej, waży jakieś 15 giga. Więc jeżeli macie słaby internet, to można się do tej premiery wcześniej przygotować. Niedługo ruszy również pobieranie na Google, na App Store, ale obecnie można sobie pobrać grę na pecety. Tak jak widać, oczywiście stronę, którą tutaj widzicie, podam wam w opisie tego filmu i potencjalnie też w komentarzach, jeżeli oczywiście YouTube nie ukryje linku, jak zazwyczaj to robi. Więc po prostu wchodzicie na tę stronę, klikacie PC Download, ściągacie launcher, ściągacie grę i powinniście w teorii móc grę sobie odpalić. O tej 2:00 w nocy, czyli 1 lutego dokładnie, od razu mówię, uprzedzam, że wielu osobom gra się obecnie nie chce uruchomić, to znaczy uruchamia się, po czym nagle się wyłącza. Tutaj zostałem poinformowany przez moderatorów gry, że być może ma to związek po prostu z tym, że gra jeszcze nie została uruchomiona oficjalnie, bo oficjalnie startuje dopiero, tak jak mówię, 1 lutego o 2:00 w nocy, więc nie przejmujcie się tym na ten moment, że gra wam się nie chce uruchomić, bo i tak byście do gry bezpośrednio nie weszli, tylko po prostu sobie ją uruchomili. Także to by było na tyle. Tak jak mówię, link do tej strony będziecie mieli w opisie tego filmu. Ja prawdopodobnie coś z tej gry ponagrywam, oczywiście jeżeli będzie mi działała, bo jeżeli się okaże, że nagle wersja na PC mi nie działa, to z telefonu tak trochę średnio, chociaż pewnie i tak bym coś nagrał. W każdym razie to by było na tyle. To miał być króciutki filmik i taki też będzie. Życzę wam miłego dnia, miłej gry, od razu na zaś. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.